Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj lecimy kosić łąkę. Łąki, przepraszam. Lecimy sobie na nowe łąki, które mieliśmy zasiane. Właśnie przy samym drugim gospodarstwie. A dziś 72 tysiące na koncie, sprzedałem rzepak. Pojechałem na skup. No i tak chłopaki się trochę zdziwili. Nawet mi powiedział, że troszeczkę się... Znaczy, liść się mnie śmieć, tak trochę plen nie wyszedł, no ale nic na to człowiek nie poradzi. No to co, robisz chyba około 20 tysięcy, chyba coś mi w stylu pamiętam. Więc nie jest tak źle, no, suma summarum. Aha, fajnie, kurwa, fajnie, wspomniałem. Więc nie jest tak źle, tyle mogę powiedzieć. Pod tym względem, ja tam jakoś inny narzekał, akurat pniążki na przyczepę będą. Teraz mam też fajna działka. Czekajcie. Jakaś fajna tu działeczka jest do kupna. Nawet niedroga. No, na razie działeczki nie kupujemy. Poszukamy, musimy mieć pieniążki na przyczepie. Więc na razie nie ma co szaleć. Dobra, teraz tak. Mamy tak. Teraz ja bym chciał sobie to opuścić. Równocześnie tak. Pyk. Odpalamy i lecimy, bo no trochę tych łąk jest do koszenia. Aż mam dzisiaj nadzieję, że aby chociaż skosił te dwie łąki, które tam posiadam, to i tak będzie laleczka. Tutaj będzie ogólnie prawdopodobnie zbierane w pryzmę. Będzie zbierane w pryzmę ostatni raz szczepą zbierającą, samą zbierającą. A tam reszta będzie koszona na siano. Zobaczymy, by tego siana mam. Siano, kiszonki, kuźwa, no tak zbytnie no nie mam, no nie ma co się oszukiwać. Więc muszę czymś nadgonić. Ta łąka jest na 3 hektarów, a niby. No jeszcze tam muszę to niech ma tu maksymalnie, wiadomo. Czy inaczej. No tak, można powiedzieć farmingowo, ma 3 hektary. Czyli ja z 4 mam 3 hektarów, ta działka niby, dobra. Tak, to policzmy. Ma się tutaj wszystko. To nie tak źle. Nie jest. Więc tu troszeczkę będziemy mieli jazdy, bo tu wszystko będzie prawdopodobnie włożone właśnie na moje silosy przy gospodarstwie głównym teraz. Właśnie. Z tego względu, że tam na razie mam bydło. Na razie tego bydła nie posiadam. Tak jakoś to się wszystko odracza, że tak to powiem, w czasie. Tak jakoś to. No ciężko to mi idzie pod tym względem, no ale myślę, że już niebawem to będzie sobie zakupione, bo wiadomo, jeszcze miałem mieć pracownika, pracownik jednak rezygnował i dobra, że suma summarum nie kupiłem tych krów, bo teraz dwie krowy, dwa gospodarki z krowami miałbym ciężko ogarnąć, no nie oszukujmy się, to nawet przy maszynach takich, jakie posiadam, człowiek musi tak jeszcze rypać, a nie mamy tu jeszcze obory, mieli tutaj z batem budowym z kimś, bo to jest zupełnie kupiona gospodarka, więc to też, no, liczmy siły na zmiary, więc sumarnie dobrze tak wyszło z tym wszystkim, czyli nie pakowali, nie wiadomo w co. Właśnie sobie jeżdżamy naokoło, zobaczymy jak na nie wyjdzie. Wiadomo, to jest troszeczkę problem, bo ta czołówka też tak ładnie nie ogarnia tego tematu. Ja bym sobie życzył, no ale nie ma tak źle. Ostatni też myślę, że to będzie przedostatni sezon, czyli tych kosiarek, bo naprawdę już te kosiarki, no są już dość długo na naszym gospodarstwie. Szczególnie ta druga, tylna. No już tak coś powiem, leciwa jest kosiareczka. Trzeba będzie ogarnąć chyba jakiś temat już nowych kosiareczek, typowo nowych, tak myślę. Tylko, że taki to koszt, myślę, że nie wiem, 30 tysięcy, 140, tak liczę oczywiście, bo nie wiadomo, jeszcze tak w cenik nie patrzyłem. Na razie wiadomo, kupiłem ciągnik, kupiłem talerzóweczkę, to i tak jest miodzio, naprawdę rewelacja, ciągnik. Pod tym względem potalerzowałem sobie jeszcze nim poza nagrywaniem miód na moje uszy, ten dźwięk. Ten wygląd tego ciągnika, no coś cudownego. Tak powiem szczerze, w tym momencie mógłbym mieć tylko 3 ciągniki na gospodarstwie i by mi je dostarczało. Czemu? Bo wystarczyłby mi ten case 5140 i klas z tym właśnie John Deere'em
mi więcej do szczęścia nie jest potrzebne, szczerze mówiąc. Ale wiadomo, że tutaj przyjdzie mały case, właśnie ten 51, 20, 30, 87, ile tam dokładnie jest modelowo. Na ten przykład nie sprawdzałem, nie pamiętam po prostu. Więc tamten przyjdzie tutaj i no moje główne gospodarstwo pójdzie, przyjdzie, nie pójdzie, tylko przyjdzie ładowarka po prostu już właśnie, a to będzie ciągnik, wiecie, tutaj przy budynkach w takiej ilości, wiadomo, 30 sztuk, no to powinno mi to w zupełności starczyć, więc tutaj nie ma co też szali, bo wiesz, ja mogę kupić, ale nie każdy będzie się ładowarką sobie tutaj oganiać czy coś. A tak to są spokojnie, ciągnikiem sobie coś ogarniemy, będzie można sobie przypiąć, nie wiem, zgabiarkę, przetrząsarkę. Coś w tym stylu i będzie można sobie to spokojnie wszystko ogarniać, bo tak, te łąki na pewno zostaną przez dwa sezony, tak mi się zdaje. Tak dość fajnie to wygląda, ta trawa i to wszystko, więc jeśli się zakorzeniła, to szkoda będzie ją niwelować. A patrząc na cały kształt, to myślę, że gdzieś tu kupię jeszcze jakieś tu pole, w późniejszym czasie oczywiście. No i myślę, że będzie po prostu za złąką i wiecie, jakoś tutaj będziemy się bawić, bo wiecie, są etapy, w każdym momencie sobie przywiązać do mojego gospodarstwa i będzie git. A jednak kukurydzę to ja muszę mieć tutaj i łąki na miejscu, wiecie co. Ale to myślę, że w zateczności już na tą zimę to wszystko będzie zorganizowane, bo naprawdę no jest trochę to nużące. Chociaż w nędzę to wchodzi, w tej gospodarce tutaj i tym wszystkim, a dalej tego no, nie widać jako rezultatu, czyli właśnie zakupu bukrów i zatrudnienia pracownika. Więc no, zobaczymy. Na później zimę te kutki będą wstawione i to wszystko. Więc na razie nie ma tam źle. Pod tym względem ja się bardzo cieszę, na razie nie jest tak źle, przyczepka, którą mówiłem, że będzie na gospodarstwie, już jest, można powiedzieć, wstępnie przeprowadzona, bo ja powiedziałem, ja biorę sobie, kupiłem tą przyczepę, jeszcze nie płacę za nią, z tego względu, że ja ją dopiero wezmę, zapłacę za przyczepę. Jeśli będę już ją gotową do odbioru, bo właśnie powiedziałem, że ja ją wezmę, dam dobre pieniądze, ale musi być wymontowana. No i wiadomo, automatycznie koszt 30 chyba tam 8 tysięcy, tak mniej więcej wychodzi. I będę gadał głupot, 38 tysięcy kosztowała do remontu. No i teraz prowadziłem do szpeca swojego właśnie tą szczepę i no koszt będzie 10 tysięcy, w sumie sama osoba 48 tysięcy i lepiej po zrobieniu tej szczepy ja przeprowadzam to wszystko, przelewam pieniążki i będzie wtedy coś na coś i będą o co. Dobra, tutaj już zawaliłem, to muszę obkłosić na dwa razy, bo powiem szczerze, że to będzie ciężko się wykręcać. Tym zestawem 38 tysięcy za przyczepę, która naprawdę będzie spora. No to mi się zdaje, że nie jest tak źle. A widziałem tą przyczepę w realu, cenę też widziałem i właśnie tak mniej więcej 37 do 40 tysięcy kosztuje, więc już 40 tysięcy to już w takim stanie właśnie adekwatnym, tak to powiem, nie cudownym, ale adekwatnym do tego, żeby obojnik sobie wywozić. A ja właśnie chcę taką wyceskać, żeby po prostu wyglądało, ale myślę, że to zobaczymy za dwa odcinki, może w przyszłym odcinku zobaczymy, no bo tak, mi się na kosy w tym teraz momencie, bo ktoś powie, miały być żniwa prawdopodobnie, wiem, że będą żniwa, będzie nowa przyczepa. No niestety tak się ułożyło wszystko, że mam wszystko na sierpniu, czyli mam zapiernić całkowicie w sierpniu. Z tego względu, iż wszystkie zboża będą w sierpniu do koszenia. I tak troszeczkę, no nie jest to dla mnie happy, ale no co, nic to człowiek nie poradzi. Po prostu. I tak to będzie po prostu musiało być, tak? Pod tym względem, że... Tylko w sierpniu.
Po prostu wszystko w sierpniu, czyli będzie za 5 dni konkretnie, bo będą palnie zupełnie rzepaki do siewu po zbożach. Taki mam zamiar bynajmniej. Po rzepakach będzie żyto. Po kukurydzach będzie prawdopodobnie pszenica, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale jeśli na ziemnóweczkach kukurydza pójdzie, no to pewnie gdzieś będzie owiec czy coś w tym stylu. Więc trochę tego będzie, bo na pewno po kukurydze znowu będę szukał jakiejś tutaj ziemi, która by była adekwatna. Chociaż po rzepakach także nie wiem, czy nie będzie właśnie typowo kukurydzy. Więc zobaczymy. Tego jeszcze nie wiem, jak to sobie to rozkminie. Na pewno roboty będzie dużo. Będzie dużo roboty. Uważam, że mógłbym już teoretycznie, jeśli miałbym po rzepakach teraz aktualnie robić kukurydzę, to w tym momencie mogę sobie siać żyto na kieszonkę. Wiem, to dziwnie brzmi, że żyto siać w lipcu, no ale to jest farming po części. Próbujemy grać realnie, ale wiadomo. Farming daje takie możliwości, padło mnie właśnie też, będziemy sobie jeszcze w lipcu ogarniać temat siewów. Dlatego jest to potarażowanie teraz. Po rzepakach padnę sobie pewnie z obornikiem, to pewnie też będzie nagrywane. Obornik, uprawka i siew żyta pewnie na kieszonkę, z tego względu, żeby po prostu już to gdzieś fajnie użyć. I tak właśnie, jak powiedziałem, pewnie po żytach będzie właśnie, po rzepakach będzie właśnie, będą kukurydze typowo, no więc no tak trzeba sobie mniej więcej planowywać. Jakoś miało ręce i nogi i ten plon zwiększać pod względem żywieniowym, czy to też musi być. A na przykład w terminach teraz w lipcu to raczej nie będę miał, chociaż wiadomo, że patrząc realnie to chociaż w tym sierpniu, jeszcze tak to jest moim zdaniem za wcześnie, siać żyto, no ale wiadomo, jeśli bym to naprawdę chciał, to hipotetycznie na 90% mam teraz w lipcu zasiał, to mógłbym chyba w październiku bądź w listopadzie już zbierać te żyto na kieszonkę. Co też jest jakąś fajną alternatywą, nie powiem, pod tym względem. No trochę dziwną, można powiedzieć pod względem chyba realności, bo nie wiem, czy ktoś sieje w lipcu żyto i tnie w tym samym roku na kieszonki, no bo to dość mi się zdaje, że mocno rośnie, długo rośnie, mimo że patrząc, ja nie tak pod tym względem nie patrzę, bo zawsze u nas się szybko siało się we wrześniu, w tym momencie dopiero będziemy w październiku sobie siać. Właśnie żyta. Jakoś ta chwila się trochę odciągnie, ale powoli tylko sobie, wiecie, przygotowuję pola pod żyta, bo tak sobie pojadę, załam kawałek pola. Ciekawe, no załam dane pole, jadę zaraz oprawić i już sobie to pole czeka do zasiewu. Tak sobie w tym roku jakoś w głowie ułożyłem, żeby się nie zażnąć, bo jak samemu się jest, troszeczkę jest no ciężkawo. Tak dzisiaj pojechałem te 20, no to kurwa, masakrycznie dzisiaj mi szło, bo ta wodce nie mogłem pługa jakoś ustawić. Miałem wcześniej ładny ustawiony pług, ładnie wszystko robiło. Poprzednie dni, w tym momencie jakoś tragicznie dzisiaj trzeba to przyjechał, tam zacząć trochę pokombinować z tym pługiem, no ustawił. Jeszcze nie jest rewelacyjnie, chociaż mówię, no coś mi się poknociło z tym pługiem, no ale nie będę wnikał. Doprawiłem sobie wodną aktywną na gotowo i niech sobie to leży, bo nie chcę też, żeby ta woda wyparowała, która jest po tych deszczach, bo wiadomo, deszcze są jakieś tam, nie są jakiejś cudownej ilości, ale są, więc to też nie ma co płakać. Ale no chciałbym, żeby ta woda po prostu nie wyparowała. Więc postanowiłem sobie tak załatać. Tego samego dnia właśnie uprawiać na bieżąco. No ale o tak to mówię, dzisiaj kurwa 3 chyba godzin tego hektara się wychodziła z tego względu, że tak. Na zupę po kukurydzy. Na jesieni też w tamtym roku nie było orane, tylko było talerzówka. Talerzówka, po talerzówce było wsiane, no i zebrane później wiadomo na kieszonkę i zasiane kukurydza bezokrowo. W tym roku już postanowiłem teraz zrobić tak, że załaram, bo wiem, że co, przynajmniej w moim odczuciu, orka musi być chociaż na co 3 zbiory. Więc ten, a można powiedzieć, że ten trzeci zbiór byłby teraz na wiosnę właśnie.
Ale no ten czwarty ma miał teraz zasiew. Też bezrokowy dopłatek tak złożony. Że musiałem zrobić to też właśnie bezrokowo. Tam uproszczone, ja to bardziej wolę nie bezrokowo, bo to tak dla mnie kurwa dziwnie to brzmi. Bezrokowy jest to taka typowa maszyna, kurwa ciężka. Nie wiem, jak kuzyni mają maszyny na gospodarstwie. To jest typowo bezrokowiec, czy tam jokery chyba też tak mają. Dla mnie to takie coś jest bezrokowcem, a jak katalerówką pierniczej pojadę broną aktywną, czy tam dwa razy tarżówką w zależności, też jak po prostu wypalę wymaga, no to jest dla mnie uprawa uproszczona. I tak właśnie było zrobione na jesieni w tamtym roku, na wiosnę, teraz znowu miałoby być i ten. Dlatego wiecie, ta próchnica, która jest głębiej, no przez dłuższy czas by nie wychodziła, tak? A tak to wolałem sobie dzisiaj zrobić na głęboko, praktycznie na głęboko, tak się mówi, chociaż u mnie to są piaski. No ale tak, no... Jest tak zrobione, na jakieś 20, nie wiem, centymetrów, 20, no może tak coś w tym stylu, nie wiem, nawet dokładnie nie mierzyłem, aby tylko żółtego piachu nie wyrywać. I tylko tyle, więc... Tak to mogę powiedzieć. A i mówię, tu sobie wyłamałem. I przyjechałem, piłem sobie kawę, zaraz pojechałem sobie uprawić, powiem szczerze, no kurwa, tak się nadziwiłem, bo po pierwsze jeszcze wracając do orki, wiadomo, na początku jak robiłem rzeczy to w tamtym roku chciałem, wiadomo na wiosnę nie pyskało się i nic, bo to mnie na kieszonkę będzie, na teraz też ciężka talerzówka była, początku rydze uprawka brana aktywna, obornik jeszcze był namalny, to wiadomo, jak co roku. I powiem tak, jak teraz wjechałem, nie chciałem się do mojego Ala Krucuszka podpinać, bo sobie Ferguson ten 2.5.5 wolałem. Tam takim sobie poprawiam. No to powiem szczerze tak. Pływa, nie wiem czy ja tylko tak miałem. Chyba tak, bo nie zwróciłem uwagi bynajmniej. Dziś indziej. Ale no kurwa, jakbym trawę orał, bez kitu, jakbym kurwa trawę orał, tak twarda skiba wychodziła, przez to, żeby właśnie ta wierzchniawa spadko była, tak powiem, trącana przez tę talerzówkę, z talerzówki była trącana, a nie było tak, wiecie, przemieszane dobrze to, nie? I powiem tak, no kurwa, ciągnik to mi normalnie aż na dwa koła wyjebywało, tak blokowało. Takie zielsko później by wchodziło. Wiadomo, było wyskane na chwasty, na wszystko. No ale jednak wiecie, tutaj ta pchnica, nie wiem, te, jak to powiedzieć, tak fachowo nie powiem, ale nie wiem jak to można powiedzieć. Ale wiecie, no, jakoś tak to było, że te dwa lata nie było, może być dwa razy nie było to żadne. Pługiem, więc to te chwasty tak jakoś się mocno zakorzeniły, o. Można powiedzieć. My teraz powiem normalnie jakby mąkę kurwa. Więc dobrze tak zrobię. Tak mi się na mnie zdaje w tym momencie. Jak to wyjdzie finalnie, to zobaczymy. No i co, zorałem i pojechałem pełną aktywną baciak, to zawsze mówić o kosa jeździłem. Mówi, dobra, teraz sobie podgonię trochę wolniej, wiadomo, ja tam nie lubię szybko jeździć. Ciągnikiem. Ale tak mnie, dobra, tak. Będę sobie trójkę jeździł, no nie? Taki chuj. Nie mogłem kurwa trójkopolowo uciągnąć tej brony. No mam takie kurwa skibowiny wyszły. No i co? Dwójka polowa, 2800, 1900 obrotów i mnie pizda na ogień, pizda na... I grzałem kurwa z tym stuprawką. Jakoś tam przemęczyłem to, ale powiem kurwa na takiej... No nie jestem zbyt zadowolony, ale powiem tak, no lepiej nie będzie. Nie jestem zadowolony z tej uprawki, nie z tej orki, no ale nie wiem, czy to był mój błąd, że ja sobie to zgłosiłem na bezorkę, czy nie. Mogę sobie na wiosnę wziąć, załadać i żebym lepiej wyszedł niż teraz, a tego nikt nie wie. Więc... relacji nie ma, bo chyba jeszcze zostaje, bo jeszcze wiadomo, bliżej cięte. Mimo, że bracia chciał znajomego się czkanią, że inaczej, się czkanie była znajomego, znajomym się jechała. Dobra, już nie będę wnikał, nie będę wam tłumaczył. I było dość
wysoko ścięte jak na możliwości, bo to zawsze było zwałowane ciężkimi wałami, ewentualnie jakimiś lżejszymi, ale zawsze powałowane. No i jak na wysoko było. Powiem wam szczerze, to Łodygi to pływa się pod skiby nie mieścił. W niektórych momentach. Ale jakoś tam to się wygaskało. Ale powiem tak, no... Nawidzieliście może Szodca. Jak ja sobie robiłem tak zwane, jak ja to nazwałem? Mulczowanie. Jak nie masz mulcza, to musisz sobie jakoś siedzieć, jakoś tak. To jest na kanale. Jak zrobiłem sobie tak, to właśnie broną aktywną przed Orgą. Powiem szczerze, kurwa, jest niebo a ziemia, moim zdaniem. Jest niebo a ziemia, w ogóle to kurwa inaczej wygląda. Ta kukurydza, mimo że rzecz bezrokowo była omawiana w tym roku całkowicie, to tam w ogóle jakoś to inaczej wyszło. Tam, gdzie miałem zrobioną tą broną aktywną i dopiero zjechałem sobie tym pługiem. No kuźwa, tam to praktycznie żadnego, można powiedzieć, prawie że, żadnej łodygi, wszystko przemielone ładnie, pod tym względem. I a tutaj jak pojechałem na Azówę, Baciak przyjechał oczywiście, tam zaczął swoje młodości prowadzić, mógł szczerze przyjechać, mało się nie łeć, itp. itd. itd. Wiadomo, każdy na takiego dobrodzieja kurwa w chałupie, żeby lepiej zrobić tak niż tak, a jak ja kurwa mówiłem, żeby zrobić bezrokowo, kurwa to powiedzieli, że ujałem. Chuj z tego będzie. No jak kurwa wyszło, no to wszyscy kurwa się podpięli, że to ich pomysły. No ale to wiadomo jak to w życiu kurwa. Więc naprawdę powiem szczerze, że no makabra. Czech wpadnie na pomysł, zrealizuje go w głowie i w czynach. Tak sobie powiedzmy, myśl jakie w czynach chodzi o. Jak to można powiedzieć? Przeobraża to. No to słuchajcie, no pogoda akurat tak miałem może wata, że pogoda miała taka przykropna była pod kukurydzą oczywiście, bo zboża to nie ci mówię, bo zboża to kurwa tam było chuj się nacięło. Z 4,5 hektara się kurwa tam z 5 się ścięło kurwa 10 ton. To samo nie było, no, ale wiadomo, żyto, zboże czy słomę to wiecie, bardziej prędzej cię dokupić niż tą samą podstawową paszę, czyli masz jak kukurydzę czy siano, tylko na tym bardziej zależy człowiekowi niż na sumie, bo sumie to powiem, jest nawet za stówę, za kulkę dam. Tam więcej, no wiadomo, w zależności gdzie, to gdzie, jakich zarejonów jest. Powiedzmy stówkę za kulkę, ja to sobie takie kulek dokupię 20, dokupię do swojego teraz areału. Ja mam chyba, miałem 50 kulek niespełna, kupię jeszcze 20 na cały opisacz, z pewności, bo ja tam dużo nie ścielę. Nigdy na mnie to jest, jeśli mam ścielić chyba, no to bez sensu. Tak liczę sobie tak kulkę na tydzień. Abstrakcja, możecie powiedzieć, ale nie. U mnie akurat tak wychodzi, że to nie jest abstrakcją. Po prostu tak to jest już przez tyle lat, tak się ścieli i jakoś to wychodzi. Pod tym względem. No bo tak. No i tak spokojnie kulkę na tydzień. Na 34 sztuki też powiem to w ogóle. Ale tam akurat co są 10 sztuk, 12. Pamiętam dokładnie tam kurwa w tej shopie jest, bo tam nie wiem, jak tam się policzył. No to wiadomo, tam się ścieli resztkami stoka. Więc wiadomo. To nie jest zarzą siana, no kieszonki to się ścieli, no to tam wiecie, tam już nie trzeba jakoś tam zbytnio dościelać. To też jest dlatego taka oszczędność w pewnym sensie. No i komu oczywiście też jak się stoku tam biegania, no to tak samo się właśnie ścieli tym, co jest pod tym. Więc to tak się bilansuje wszystko. Ale naprawdę, patrząc no, pod ogólnie w tym roku, jakoś wszystko powolutku sobie to ogarniam. Myślałem, że będę gorzej miał wszystko ogarnąć. Ja już nie powiem, bo jeszcze mam, nie wiem, bać jak ci pojedzie tam ogarniać dzierżawy, czy nie. Bo ja tam na 10 hektarów mam, znaczy 10 km mam do dzierżawy. No ja tak zbytnio też nie mogę zbytnio jechać, bo muszę tutaj... Wiecie, przy budynkach to sobie jeszcze pojeżdżę. Może właśnie tam dalej 10 km jechać. Wiecie, coś się stanie, kurwa, no... Przyjedź ciągnikiem, kurwa, z 10 km, to za kurwa nie przejedziesz. A wiecie, przy domu do tego telefon cyk cyk przychodzisz, 15 minut maksymalnie jesteś, kurwa, w połowie.
No tam to jednak kurwa, no trzeba jechać pół godziny, bo to nie są jakieś tam zbyt wybitne drogi, żebym mógł sobie popierdalać. Mimo wszystko. Chociaż nie no, 15 minut to przyjechałby, to nie. 5 minut. A tam tu może 20 minut musiałbym jechać. W zależności też jakbym, którą drogą bym jechał. Więc no nie wiem, jak będzie teraz tą dzierżawą. Tam jak będzie ogarniał to, czy nie będzie. Ja tam nie jestem pod względem tam, żebym jechał, bo mówię, ja tu muszę budynku pilnować. Wiecie, to szybciej dojadę, mówię, jadę się przez bliskich pól, niż mam na dzierżawę jechać. Tak po prostu jakoś sobie w głowie, nie wiem, czy uroiłem to, czy po prostu patrzę na paciaka. Pod tym względem, chociaż w tym oku jakoś zbyt to nie chcę patrzeć na paciaka, żeby mi tam coś więcej miałbym niż potrzeba. Bo i tak w ogóle się dziwi, że kurwa, teraz w tym roku pierwszy sam wjechałem bez niego, tak można powiedzieć. Z pługiem, już raz z niego to współprawiam, żeby to po prostu mógł się jechał i nasiał zboża już, bo wiecie, no plony mam pozasiewane. Myślę, że się po plony też pozbieram. W tym roku jeszcze mam nadzieję. Chyba, że po plony przyjdą, no to już będzie pizda. Krótko mówiąc, bo jeszcze mam czwarte tary do cięcia, mam jeszcze poplony. Wiadomo, tam dużo nie będzie tego, no ale też zaraz to trochę się ujmie. Tego względu, że no trzeba lecieć siły na zamiary, a powiem szczerze, no patrząc obiektywnie, po co ma, znaczy inaczej, no człowiek chciałby hodować dużo bydlaków. No ale po prostu mówię, musi liczyć siły na zamiary, a nie przejebać się nie wiadomo ile sztukach napierdoli, nie wiem, z 50-80 sztuk piwa i będzie tutaj później kozaczy, że o kurwa ile mam kasy, a później zdrowia wcale kurwa. Też tak bywa, nie oszukujmy się. A więc ja tam wolę mniej i tak się namęczyłem, w cudzysłowie namęczyłem, bo ja tam lubię chodzić, ale tak się mówi, w cudzysłowie. Namęczyłem, bo tak musiałem zwiększyć już sporo ilość hodowlaną w tamtym roku jeszcze. Nie, przed 2 latami, przepraszam. Miałem blisko 50 sztuk. Bydła w tym roku sprzedałem 10 sztuk. Tak. 10 sztuk, miałem 44, no bo cielaszki tam były też sprzedawane. No i chyba 2 sztuki mi tam oczywiście odleciały. No to tam życie. Ale patrząc na to, czyli tak teraz jak mam 34-35, coś w tym stylu, musiałem tak na, wiecie, na zgłowie tak teraz mam problem policzyć, bo wiecie, no są, tak, musiałem tak teraz dobrze policzyć, tak. Dycha 16, nie, 14, przepraszam, 18, 32, 34 sztuki, o, 34 sztuki, no to mi się zdaje, że i tak jest w miarę dobrze na gospodarkę, które mam. A coś nowej idzie mi 15, nie spełna, 14,07 chyba to ładnie. No 14 hektarów liczyć, bez sensu bym tych arów uleczyć. 13 hektarów plus jedną dzierżawę chyba nie spełna dycha, ale nie wiem czy teraz tyle wychodzi, bo dzisiaj kupiec wychodziło 8 hektarów, więc tam 8,70, więc może być nawet, że 8,5 hektarów tylko jest, więc no to co tam wpływa jest. Teraz patrząc na to wszystko, to tam bolszy chuj niż gospodarka. Patrząc, no wiadomo, człowiek im bez tej maszyny kupuje co może, chcę jeszcze usprawnić. Na tamtym roku kupiłem przecież siewnik 3-metrowy Nordsteina, bronę aktywną 3-metrową, chyba jeszcze też z jednej strony ta brona aktywna była prędzej kupowana, to tak mogę trochę bardziej przemyśleć, ale jeszcze tak nie mam konia pociągowego, który by uciągnął mi jedną i drugą. No bo jednak się musi być koni, mieć sadzami, kurwa nie uciągnie mi 3-metrowego się stawu. No, skupię sobie nie spadnie, ale jeszcze dalej. No ale wiecie, na razie dwa na 3-metrowa, uprawek, jakiś tam większy, chyba mi się podobał przede wszystkim. Teraz ten wzgląd, że zajebiście wiedarne. Tak to widzieliście może po 2 odcinki temu, wiedarne właśnie na łące. Jak samo w realu, ja to robiłem, no kurwa jest coś pięknego. Nic nie ma, może przesadziłem, że nic nie ma, bo to za dużo powiedziane, że nic nie ma, ale jest tak fajnie zbędne, że już by można siać to po prostu trawę, jeśli ktoś by chciał przysiewać. I to mi się spodobało, jak to kupywałem, dawałem za to, no to jest spore pieniądze, bo po 20 tysięcy,
Na sieni też dawałem, nie wiem, 5 w tym stylu. Na sieni to po okazji mi się udało ulapić, więc to i tak nie były jakieś za pieniądze. Dlatego wiecie, no to kupiłem tu, kupiłem tam, po to tam, to sam to i wiecie. Żeby po prostu wiedzieć, jakby coś się stało, no że wiecie, maszyny nadrobiły później mi chociaż tą czas właśnie pola, żeby po prostu szybciej to było robione, mimo wszystko, nawet dzierżawy nie miał. Wiecie, bo się nawet dał swoich, gdyby nawet teraz mam, bo troszeczkę powiększyłem sobie, łąki przełałem. To gdyby nawet, jeśli mi dzierżawę zrobiłem, to 7 hektarów takim silniczkiem, jak mam pół tony zasypu, no to miała zasiewam powiedzmy 2 na 250 kg na hektar, byśmy nawet powiedzieli. No to mam takie powiedzmy 300, 3 razy zasiewy, 3 razy zasypię i mam do widzenia. I mam pływa święty spokój, chociaż aż tak nie sieje, no tak się mówi, tak? Chociaż w tym roku to się zastanawiam, jeśli mi na ziemniówkę gdzieś zostawić, to pewnie daje mi naprawdę dość solidną ilość zboża, bo chcę zobaczyć, bo w tym roku tak był zbiór żyta, właśnie. A to tam, gdzie było teoretycznie mniej, też były kwalifikowane zboże, było wszystko pięknie, ładnie, kurwa, ślicznie. Było najebane na wozu itp. itp. Zabiorę? To nie dało rady, bo tam była dawka ustawiona. Dawka, no wisieł, była, nie wiem, maciak ustawił 100 coś kilo. Spoko. Ale tak, kuźwa, zostało nam 95 ciałów po ziemniakach w tym roku. Właśnie. I tak maciak mówi, dobra, mam taką siepkę, siemnik zasypany poznaniaka, wtedy jeszcze, znaczy poznaniaka jeszcze stoi. Poznaniaka, całą chyba praktycznie skrzynią, chyba 150 kilo wchodzi. No i 150 chyba kilo poszło na 50 wydziałów. Jeśli się nie mylę, bo tam nie pamiętam dokładnie, tam było 120 czy 150. Tam było pan dobitnie chyba, a chyba 150 kilo było zsypane, bo tam zostało. No to powiem szczerze, że tam kurwa, co było naprawdę oddane i sypane. No to z 50 wtedy zebrałem zbiornik, czubalatki, zbiornik w rekordzie. Rekorda. Więc no tutaj albo patrzę pod siebie, na tych kwalifikat musi być na mojej ziemi, może nie wiem, dziwnie to brzmi, ale może na mojej słabej ziemi musi jednak być dojebane dość duża ilość tego właśnie zboża, żeby tak miało, żeby to lepiej wyglądało. No i dziecko, żeby nie wchodziło, bo tam będzie akurat dwie, jak to powiedzieć, tam gdzie było mniej, to było tłusteczki zielska. Nie dało się tego wytępić. Znaczy inaczej, tego zielska nie było. Przed deszczami, które był się nie było w połowie lipca. To tego jeszcze tak nie było. Wiadomo, gdzieś tam te prześwity oczywiście były. Ale nie było takiej ilości, a jak było co do czego do cięcia, no to wiadomo. Kurwa, co ja to zrobiłem? To później to zielsko właśnie powychodziło. No i to mi właśnie dało nieładną sytuację właśnie w zbożówkach, a tutaj właśnie gdzie było gęściej nasiane, tego zielska kurwa o dziwo nie było. I teraz jeśli jeszcze raz myślę, w tym muszę pomyśleć w tym roku, czy jakie zostawić działki pod zboże. Jeśli zostawię, no to napierdalam, nawet bym zaryzykował te 300 kilo. Wiem, abstrakcja kurwa, 300 kilo, pojebało cię. Ale to jest w ramach ciekawostki, bo ja chcę zobaczyć. Bo na pewno tam ze 3 hektary tylko pani będzie w tym roku. Jeśli będzie stawione, bo tak myślę, że jeśli mam tak zrobić, jak sobie właśnie to w głowie liczę, no to podejrzewam, że 3 do 4 hektarów będzie. No dobra, może te 300 hektarów, 300 hektarów, przepraszam, 300 kilo to przesadziłem akurat, może dość sporo, a sporo nie sporo, no to pewno te 2,5 stówy będę musiał dać. Te 250 kilo z tego względu, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś konsolidowana różnica między planowaniu. Czy to nie będzie za mało? Czy to nie będzie za dużo? Czy to dobrze skrzewi? Tego nie wiem. Zobaczymy. Powiem tak. Niby nic, do chwili pogada o tym, o tamtym. A my już mamy praktycznie łączkę odkoszoną, no zajebiście. Jedną łączkę odkoszoną mamy i to mi już bardzo zadowala.
I mówię, no, muszę pomyśleć, jak tutaj ogarnąć to wszystko. Dobra, mążeczki, ja nie przedłużam, bo to jak 35 minut już odcinka wyszło, to jest kurwa abstrakcją. Weź abstrakcją, może niekoniecznie. Jak jestem o to fajnie go to kontynuować. Dobra, ludzka, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to ciepkę, wypowiedź komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.